Monika Cieplucha, witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski, a oto co w dzisiejszym wydaniu programu. Reaktywacja połączenia kolejowego Dębica-Mielec-Tarnobrzeg jeszcze w tym roku. Trwa plebiscyt na Człowieka Roku Obserwatora Lokalnego. Kolejna odsłona Tikkurilalo de Disco. Jest szansa, że jeszcze w tym roku zostanie uruchomione połączenie kolejowe Dębica-Mielec-Tarnobrzeg. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie chce, żeby jeszcze w tym roku odbyło się wbicie pierwszej łopaty pod rozbudowę torów na tym terenie. Linia kolejowa nr 25 relacji Dębica-Mielec-Tarnobrzeg została wpisana do wykazu połączeń o znaczeniu strategicznym dla kraju. Potrzeba remontu linii wynika z faktu funkcjonowania jej w pobliżu Tarnobrzeskiej i Mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz trzech podstref. Dzisiaj jest to stacja przelotowa z małym odgałęzieniem na Dębice i Mielec. Postępowanie nad uruchomieniem inwestycji przetargowe, dokumentacyjne, wszelkie pozwolenia są w trakcie. No myślimy, że to w tym roku ta symboliczna łopata, która by przerzuciła pierwszą ziemię, będzie wbita. Mamy taką nadzieję. Wszystko to zależy od PLK, która jako właściciel torów musi się do tego przygotować. Wymagający rewitalizacji odcinek liczy około 70 km. Zakres i liczba wskazanych w ramach modernizacji inwestycji jest ogromny. To między innymi budowa sygnalizacji i centrum sterowania ruchem pociągów. Obecnie na linii odbywa się jedynie ruch towarowy. Ruch pasażerski i dalekobieżny został zlikwidowany w 2009 roku. Trwa plebiscyt na Człowieka Roku Obserwatora Lokalnego. Głosować można za pomocą SMS-ów lub kuponów w gazecie. Człowieka Roku, a także laureatów w poszczególnych kategoriach poznamy pod koniec lutego. Pomysłodawcą plebiscytu jest Ryszard Pajura, właściciel tygodnika Obserwator Lokalny, a główną ideą przedsięwzięcia jest pokazywanie ludzi, którzy są bardzo aktywni w swoim środowisku. Zasłużyli się dla społeczności lokalnej. To są działacze społeczni, to są przedsiębiorcy, politycy, działacze sportowi, ludzie kultury. Chcemy pokazać to, jak dużo robią w lokalnych środowiskach, jak potrafią inspirować innych ludzi do działania i chcemy ich za to nagrodzić i podkreślić znaczenie ich pracy. Człowieka Roku wybierze kapituła składająca się z laureatów lat poprzednich, a zwycięzców w kategoriach polityka i samorząd, działalność społeczna, gospodarka, oświata, kultura, sport wybiorą czytelnicy Obserwatora Lokalnego. Czytelnicy wybierają laureatów w sześciu kategoriach spod trzech kandydatów, których wybrała redakcja Obserwatora Lokalnego i czytelnicy głosując za pomocą SMS-ów bądź kuponów drukowanych w gazecie wybierają zwycięzcę w każdej z tych kategorii. Oni otrzymują tak zwany lał czytelników Obserwatora Lokalnego. Można dostarczyć dowolną liczbę kuponów i wysłać dowolną liczbę SMS-ów. Sześciu kandydatów, którzy zdobędą najwięcej głosów, otrzyma laur czytelników i przejdzie do trzeciego finałowego etapu wyboru Człowieka Roku 2017. Setki miłośników jazdy na łyżwach zarówno z Dębicy, jak też z Tarnowa, Rzeszowa czy Mielca wzięło udział w kolejnej imprezie Tikkurilalo de Disco. Tym razem na tafli dębickiego lodowiska królowały hawajskie klimaty i stroje, a wszyscy bawili się w rytmie karnawałowej muzyki. Już po raz siódmy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z firmą Tikkurila zorganizowali na tafli lodowiska wyjątkową dyskotekę dla mieszkańców naszego regionu. Impreza cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że na dębickie lodowisko w tym czasie przyjeżdżają goście nie tylko z naszego miasta, ale także z Tarnowa, Rzeszowa, Mielca, a nawet z Łańcuta czy Przemyśla. Tym razem organizatorzy postawili na gorący, hawajski klimat. Uczestnicy dyskoteki bawili się w rytmie karnawałowej muzyki, a podczas imprezy nie zabrakło palm, naszyjników z kwiatów, kolorowych spódniczek czy owocowych przekąsek.
Mamy lodowisko, mamy młodzież w Dębicy, chcą spędzać aktywnie czas, więc trzeba było coś dla nich zrobić, żeby to było przyjemne, wesołe, a przy okazji trochę ruchu. Zainteresowanie rośnie z edycji na edycję, rzekłabym nawet, że przerosło nasze oczekiwania. Mamy tutaj gości nie tylko z Dębicy i z okolic, ale wiemy, że przyjeżdżają z Przemyśla, z Łańcuta, z Krakowa i z innych miast, także widać, że impreza się spodobała. Jest to coś wyjątkowego w regionie. Na tafli lodowiska w trakcie kolejnej imprezy z serii Tikurilla Lododisco bawili się nie tylko amatorzy, ale też zawodnicy hokeja oraz profesjonalni łyżwiarze figurowi. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele konkursów z nagrodami. Miłośnicy ślizgawki zmierzyli się m.in. w jedzeniu mandarynki na czas, a także w zmaganiach na najpiękniejszy taniec hula. Wszyscy zgodnie podkreślali, że tego typu imprezy w naszym regionie to bardzo dobry pomysł i powinny być kontynuowane. Przyjechałem z Rzeszowa, ale było warto jednak na godzinkę. Zobaczyliśmy, co się dzieje. Fajna impreza, bardzo fajna. U nas nie ma takiego czegoś. Tylko jedno. Warto tu przyjechać? Muzyka spoko, atmosfera też bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. A czego warto tu nie przyjść? Fajna jest zabawa ogólnie. Nie wiem co jeszcze. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Już wkrótce, zgodnie z zapowiedziami władz naszego miasta, ma rozpocząć się remont dębickiego lodowiska, ale organizatorzy zapewniali nas, że w przyszłości takie imprezy z pewnością będą w naszym mieście i regionie organizowane. Zatem czekamy na kolejne lododisko, zapewne już w zmodernizowanym i wyremontowanym obiekcie. Tą informacją żegnam się już z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.